20 lat Polski w Unii Europejskiej. Niedawno obchodziliśmy rocznicę. 1 maja 2004 roku to była sobota. Co pani wtedy robiła? To jest bardzo dobre pytanie. Ja byłam wtedy u progu moich 24 urodzin. I ja na pewno świętowałam, ja tak dokładnie tego nie pamiętam, ale powiem pani, że ja to musiałam świętować bardzo, ponieważ ja byłam zaangażowana w duże działania profrekwencyjne, jeśli chodzi o referendum europejskie, już w Warszawie będąc studentką, ponieważ pracowałam dla Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana, która wtedy organizowała takie parady Schumana. Myśmy tam się starali współpracować ze szkolnymi klubami europejskimi. Ja też jeździłam wtedy po Polsce z niemieckimi ekspertami, którzy pomagali polskim rolnikom, uwaga, aplikować o takie środki europejskie przedakcesyjne jeszcze. Tak jest, to były SAPARD, FAR, ISPA, jeszcze takie duże projekty infrastrukturalne. Więc ja na pewno cieszyłam się bardzo, że ta praca cała, którą myśmy wtedy włożyli z bardzo dużym zespołem ludzi, ale też mnóstwo ludzi w swoich ośrodkach, w szkołach były przecież szkolne kluby europejskie. Naprawdę nauczyciele robili tam ogromną robotę, były wszystkie ręce na pokład i ten 1 maja to było takie zwieńczenie tak naprawdę tego, ten piękny moment, kiedy my mogliśmy się poczuć po prostu u siebie, tak? Czyli tam, gdzie należymy, do Unii Europejskiej, do krajów cywilizowanych, zachodnich, z pewnym poczuciem bezpieczeństwa, chociaż oczywiście ze świadomością, że mamy jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia, to niewątpliwie. Tak, dla mnie to była pierwsza możliwość podróżowania, jako że ja się chyba gdzieś w podróży w samolocie urodziłam. A druga rzecz, która mnie bardzo cieszyła, to że zmazujemy tę taką cieniem kładącą się datę 1 maja, szczególnie przed rokiem 89. I teraz 1 maja rzeczywiście będzie można świętować, warto świętować i trzeba świętować. Co się przez te 20 lat w Polsce zmieniło? Bo tak niektórzy chyba przyjęli za pewnik to, co mamy. Niektórzy się przyzwyczaili, a niektórzy nie zauważają, może nie chcą zauważać. Co nam się zmieniło, pani ekspert, pani profesor? Nam się zmieniło bardzo dużo. Ja tak mogłabym całą litanię. Zacznę od tego, że będąc w Unii Europejskiej mamy dużo niższą obsługę długu, co oznacza mniej więcej tyle, że w naszym budżecie po prostu zostaje znacznie więcej pieniędzy tylko ze względu na to. Poza tym Unia Europejska oczywiście dostarcza nam mnóstwo funduszy, które zmieniają polski krajobraz, bo budowane są nowe drogi, w tym autostrady oczywiście, budowane są nowe miejsca, w których na przykład dzieciaki mogą się uczyć, spędzać czas wolny, tak? Mamy mnóstwo akwaparków, mnóstwo miejsc, które są jakoś tam integrujące też dla społeczności lokalnych, tak? Więc jeśli myślimy o Unii Europejskiej, nie myślmy o Brukseli, myślmy o tym miejscu gdzieś tutaj u nas, na przykład w Olsztynie, tak? W którym Unia Europejska dofinansowała jakiś dom kultury, jakąś szkołę, jakiś, nie wiem, kościół. Ile kościołów jest finansowanych przecież ze środków Unii Europejskiej, tego się czasami nie dostrzega, a tam ciągle wiszą jakieś tabliczki, tak? Ile powstało na przykład miejsc noclegowych, hoteli, w których także dofinansowanie Unii Europejskiej jest widoczne, choćby na, nie wiem, remonty czy dostosowanie tego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zasadzie wcześniej w Polsce niepełnosprawność oznaczała na przykład bycie skazanym na absolutną izolację. Dzisiaj Unia Europejska w każdym możliwym dokumencie, ale także w wymaganiach dotyczących tego, jak się realizuje projekty, zawsze wpisuje udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, tak? Więc teoretycznie w tej naszej przestrzeni publicznej powinno tych udogodnień być jak najwięcej. To jest czasami wymuszane przez Unię Europejską, bo nie zawsze polskie władze albo polska administracja o tym myśli. To bardzo dobrze, że jest ktoś z zewnątrz. Wzrost gospodarczy. Mamy dużo wyższy wzrost gospodarczy dzięki Unii Europejskiej. Policzono, różne są instytucje, które to liczą, ale że to jest około 40% więcej wzrostu PKB w stosunku do tego, co by było, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej. Mówi się także o tym, że my mamy też około 0,5% PKB po prostu dodatkowego wzrostu tylko z racji bycia w jednolitym rynku, już jakby pomijając wszystko inne, tak? Co się zmieniło na plus? Młodzi ludzie, bardzo otwarci. My też, w ogóle ludzie, którzy są teraz w Unii Europejskiej, czyli Polacy, którzy są tak naprawdę obywatelami Unii Europejskiej, mają możliwość podróżowania. Ja mam świadomość, że na przykład wielu z nich wyjechało za granicę.
i wyjechało do innych państw Unii Europejskiej, żeby pracować, tak, to jest oczywiście strata, no bo mówimy o tym, że wyjeżdżają ludzie, którzy na przykład mogliby się przysłużyć tutaj Polsce. Ale pamiętajmy, że jeśli globalnie popatrzymy na Unię Europejską, to tam się to jakoś wyrównuje, to znaczy do nas przyjechali Ukraińcy na przykład, my wyjechaliśmy gdzieś do Niemiec, nie wiem, do Szwecji na przykład, dużo naszych rodaków wyjechało do Wielkiej Brytanii, ona jest już poza Unią Europejską, ale oni twierdzą, że teraz Brytyjczykom się to odbija, mówiąc kolokwialnie, czkawką, co oznacza, że też jest to świetny przykład tego, że wyjście z Unii Europejskiej może i da się przeprowadzić, ale jest to bardzo kosztowne, bardzo trudne i najczęściej tak naprawdę najbardziej eurosceptyczni są po prostu populistyczni politycy, którzy potem, jak pan Nigel Farage chociażby w Wielkiej Brytanii, i tak mają paszport niemiecki, ich dzieci pozostają w Unii Europejskiej. Nie dajmy się populistom zmanipulować. Myślmy o tym, co zrobić, żeby w Unii Europejskiej było lepiej, a nie o tym, jak z niej wyjść, bo to jest najgorszy możliwy tok myślenia. Także w Polsce zmieniło się naprawdę mnóstwo. Ja sama jestem przykładem tego, że życie pojedynczego człowieka może się zmienić na lepsze, ponieważ ja pochodzę z północno-wschodniej Polski, z Podlaskiego, z małej naprawdę wsi. Studiowałam w Warszawie, ale potem wyjechałam na Erasmusa do Niemiec, gdzie poznałam mojego męża, z którym teraz mieszkam w Luksemburgu, ale mieszkałam swego czasu na Litwie też. My ciągle gdzieś też podróżujemy. Mam synka, który jest Polakiem, ale z litewskim też między innymi obywatelstwem. Mieszkamy w Luksemburgu. Mój synek przyjeżdża do Polski i tutaj jeździ do akwaparku na przykład w Ełku, tak, który jest współfinansowany przez Unię Europejską, gdzie tam sobie, nie wiem, spędzamy czas wolny. Idziemy do kościoła, który jest gdzieś tam, nie wiem, wybudowany za środki Unii Europejskiej, żeby sobie pozwiedzać, pooglądać. Jeździmy po drogach, tak, polskich, litewskich, finansowanych przez Unię Europejską. Wracamy do Luksemburga, nie wiem, możemy rozmawiać między Polską a Litwą, a Luksemburgiem na przykład tanio, bo jest roaming. Tak jest. Mamy Skype'a, który jest estońskim jednorożcem, tak, który wyrósł na globalne przedsiębiorstwo. To są niesamowite historie, tak? Od tych mikro, takich jak moja czy mojego synka, przez historię całych społeczności, aż po takie historie właśnie jak globalny wzrost jakiejś firmy estońskiej, tak, która nie miałaby na to absolutnie żadnych szans, gdyby nie była w Unii Europejskiej. Tak? I najważniejszą chyba kwestią, o której nie powinnam zapominać i czuję się w obowiązku też Państwu o tym powiedzieć, to jest kwestia bezpieczeństwa i pokoju. Za naszą wschodnią granicą jest wojna. My trzymamy mocno kciuki za Ukraińców i za to, żeby się Ukraina obroniła i żeby dołączyła do Unii Europejskiej. Ale to, że to się nie dzieje u nas, to jest między innymi zasługa naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Nie zapominajmy o tym. Wyprzedziła pani ekspert moje drugie pytanie, bo właśnie chciałam zapytać o poczucie bezpieczeństwa. Tak jak pani ekspert doskonale to ujęła, rzeczywiście to, że ta wojna się toczy za unijną wschodnią granicą, czyli za naszą granicą, to, że my mamy poczucie większego bezpieczeństwa niż w tej chwili Ukraińcy i to, że Ukraińcy w tej chwili bardzo pragną do Unii dołączyć. Natomiast Brytyjczykom możemy wyłącznie powiedzieć Britons think twice, zanim cokolwiek zagłosujecie i cokolwiek zdecydujecie. Pięknie dziękuję, świętujemy. Dziękuję. Następnych 20 sobie życzymy bezwzględnie. Dziękuję pięknie, dziękuję za zaproszenie do rozmowy i za możliwość też porozmawiania o Unii Europejskiej, bo to jest niesamowity projekt, w którym szkoda, żebyśmy nie doceniali udziału, tak? A to jest coś, czego nie można też brać na... jako dane raz na zawsze, tak? For granted. For granted, dokładnie. Musimy pamiętać o tym, że są takie siły, które i takie organizacje, tacy ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby tę naszą jedność rozbijać. Nie dajmy się zmanipulować takim siłom, przede wszystkim populistycznym, tak? I teraz jak Państwo głosują, będą głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, też o tym warto pamiętać. Bo to jest instytucja, na którą mamy wpływ, ona ma bardzo duże znaczenie w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej, więc obywatele mają naprawdę znacznie więcej wpływu, niż im się czasami wydaje, że mają na Unię Europejską. Nie pozbawiajmy sami siebie tego wpływu, bądźmy aktywni, róbmy różne rzeczy też na poziomie lokalnym, tak?
informujmy innych, rozmawiajmy, dialog międzypokoleniowy. Na przykład ja strasznie bym chciała, żeby w Polsce młodzi ludzie na przykład ze swoimi dziadkami, ze swoimi rodzicami rozmawiali o tym też, jak Unia Europejska zmienia ich życie, ale też, żeby ci rodzice i dziadkowie rozmawiali o tym z młodzieżą, bo młodzież czasami myśli, że ten pokój, to wszystko to jest takie oczywiste i jasne, albo demokracja. A potem się któregoś dnia budzą, tak, zachwyceni populistami i wydaje im się, że to jest w ogóle niegroźne. Otóż nie, to tak nie jest. Populiści bardzo zagrażają jedności europejskiej. Musimy o tym pamiętać i w tym dialogu międzypokoleniowym też rozmawiajmy o tym, ile się dzięki Unii Europejskiej udało i jakie mogą być zagrożenia, jeśli jej po prostu nie będzie. Stąd tak ważna jest edukacja, wiedza, bo niewiedza bardzo często prowadzi do stracha i ciągnie właśnie w górę niestety takich populistów. Stąd działamy z Europe Direct, Warmia i Mazury, z Team Europe, żeby wiedza o Unii Europejskiej była powszechna i żeby wszyscy pamiętali, że jesteśmy w Polsce, ale jesteśmy Europejczykami. Unia Europejska to nie jest gdzieś w Brukseli jakaś instytucja, jakiś wielki gmach, tylko to my wszyscy. Pięknie jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki nawzajem.